Witam, jestem Tenshi. To jest opis patcha 9.27, który wchodzi dzisiaj, znaczy jutro, gdzieś bodajże o 3 nad ranem. Patch jest standardowo co 2 tygodnie, jest dosyć mały i jeśli mam taki tryb, nie ten tegaz głos, to dlatego, że dzisiaj za dużo się stało, tyle. Cóż, i to zaczynamy. I Garen dostaje nerfa. To jest w miarę zrozumiałe, ponieważ jest zbyt silny. Na linii praktycznie nie da się niego grać, bo kręci się jak mucha w smole. I otrzymują on 4 obrażenia mniej, co trochę to jest mało. Tak naprawdę mu to prawie nic nie zrobi. Skalowanie obrażeń. Na poziomach. To jest bez zmian. Według mnie powinien dostać on większe nerfy niż te, które zostały tutaj podane. No wiadomo, Garen nadal będzie robił sieczkę. Dalej, Kain. Kain aktualnie nie jest tak już zbytnio silny. Chyba, że gracie Ignikerami, to jest zmorą. I dostaje buffa na Q. Dostają 15 damage'a na swoje obrażenia na nich. I skalowanie będzie miał większe właśnie o tyle. I dodatkowe obrażenie zadane potworom zmniejszone o 15. Zobaczymy jak to wejdzie, ale mam nadzieję, że nie chce, aby naprawdę on wszedł do mety znowu. Jako main AD carry ubolewam. I Kog'Maw. Aktualnie AD carry lub może być APC, który w ogóle nie jest grywalny. Może od czasu do czasu się spotka jakiegoś OTP lub coś, a to jest strasznie rzadkie, dostaje buffa. Jego podstawowe staki zostały zaokrąglone do małej liczby, po prostu niby tych śmiesznych liczb po przecinku. Jego Q będzie biło 10 punktów więcej obrażeń, zaś jego E o 15. Czy to mu pomoże? No, dla mainerów może to być przyjemne, ale myślę, że jeśli by to nie pomogło, to bardziej rework do tego Kog'Mawa. Kiedyś pamiętam, że w sezonie bodajże 5 czy któryś był strasznie dużo grywalny, był bardzo mocny. Ale teraz w ogóle go nie widać. Dobra, Lulu. Support, który kiedyś był bardzo mocny, dostał nerfy. Ale teraz widać, że coś Lulu w ogóle nie widać, nie słychać. I dostaje buffy. Dostaje na 20 więcej obrażeń na E. I damage o 40. To jest całkiem fajny buff. Lulu też lubię grać. Myślę, że jakoś sposób jej to pomoże. Może jakoś wróci troszkę do mety. Aczkolwiek są lepsze supporty, jak macie na przykład Pajka, który będzie poniżej tego patcha. Oraz Rakana, Nautilusa. To są lepsze supporty. Chociażby Brawl nawet się dobrze sprawdza. Maokai. Aktualnie Maokai tak samo nie jest już tak potężny jak kiedyś był. Kiedyś był naprawdę dużo pikowany na dżunglę czy na topa. Dobrze się robiło z nim drużyny. Właśnie kompozycje były świetne pod nim. A teraz coś w ogóle nie jest niegrywalne. Coś tak widzę, nie wiem. Jakoś tak trochę wyparty. I Q już nie będzie zadawał obrażeń po bliskim celu. Tuż przed swoją śmiercią. Dobra. Jakoś. W. Na wszystkich poziomach będzie to 60 punktów many. Nie będzie zostało o 5 punktów. Myślę, to jest fajna zmiana, damage o 20, też bardzo fajnie i RKO 02 w tą czy w tamtą stronę więcej sekund będzie stymowała i myślę, że przyjemne buffy, bo myślę, że może nawet powróci, zobaczymy. I Master, gdzie ludzie narzekali właśnie, że dostanie właśnie tego naprawę błędu tego bugfixa, ponieważ
Jeśli nie macie żadnego stunera lub coś, to master poda się wbić w pięciu i zabić wszystkich, więc jeśli widzicie mastera, nie pikujcie taki główienek, powiedzmy 5 ID carry. To oczywiście podaję przykładowo, weźcie jakiegoś malfighta lub coś i skasujcie gnoja. Tyle mam do powiedzenia. No i naprawiono, że teraz będzie się poprawnie aktywować z jego pasywką, z Rageblade'em. O, to teraz się zacznie. I Pike, w końcu nerfy tego, żebyś nie przeklinać, tego pana z harpem. Jest naprawdę denerwujący na linii, ze względu na swoją pasywkę. I też jest bardzo wytrzymały i dlatego dostaje minus 10 HP za na poziom, czy będzie chyba bodajże 170, chyba z pierwszego to może być nawet 180, ale 180 myślę, że to będzie ta liczba, co jest dosyć dużo, co Pike może to na 18 odczuć. I tutaj też jest spory nerf, regeneracja będzie zmniejszona o 37% na ostatnim i o 5 na tych pierwszych levelach. No i teraz Pike będzie musiał trochę myśleć, choć naprawdę te nerfy czuję, że nie za bardzo nie zrobią na jego wrażenia, bo to Pike. Ale myślę, że odczuje to naprawdę. Więc w sumie zobaczymy jutro, jak Pike będzie działał, czy zapomną, czy następny patch go zbufują i tak dalej. I Shaker aktualnie najsilniejszy dżungla i nawet support. Tak, ludzie grają nim na supporta, jest naprawdę wkurzający. Dlatego, że może właśnie postawić pułapki dosłownie w krzakach, czy też na przejściach, co denerwuje ludzi. I dostaje nerfa na W, mianowicie o 20 sekund będzie miał mniej trwania tych śmiesznych niespodzianek. Co moim zdaniem bardzo, bardzo fajne, aczkolwiek nie, bo to tak temu średnio zrobią. Średnie to jest osłabienie. Głównie Shaco stał się bardzo silny, dlatego że pułapki aktywują się natychmiastowo. Nie trzeba czekać tam 2 sekund to bodajże było po aktywacji. I dlatego, że pułapki aktywują się natychmiastowo, Shaco jest bardzo silny. Jego pasywka też sprawia mu naprawdę fajną przyjemność na rzut właśnie tym swoim sztylecikiem oraz na autoatak, jeśli pójdziecie pod AD. Ale widziałem, że ludzie bardzo szli pod właśnie te apeki. Garena budują pod Trinitkę i pod Steraka. Albo całkowicie idą pod Speeda i pod Kryty i jadą. Chociaż wtedy Garen jest trochę słabszy, moim zdaniem. Więc nie wiem. Chociaż wiem, że w spisie był Shaco do reworku. Nawet napisali przed tym mini reworkiem, że to mu nawet nie pomoże przed takim potencjalnym reworkiem, takim całkowitym. Więc zobaczymy, jak to będzie z Shaco, ale myślę, że te nerfy mogą go wygnać jedynie z bota jako na supporta. Dobra. Sama do tego jest taka poprawka i naprawienia błędu z jej umiejętnością bierną, czyli nic, po prostu wiecie, buffy i tak dalej. Ta postać aktualnie jest, myślę, dobra. Po prostu pasek SO będzie zmieniał kolory, zależy jaką mamy aurę, czy Q, W, E. I chyba będzie nam poświetlał, czy mamy właśnie tą swoją pasywkę gotową, czy też i nie. I właśnie myślę, że to jest całkiem fajna opcja dla minerów. Też ją mainowałem kiedyś. I Wiktor, moim zdaniem z 3 reworków, tych mini oczywiście, bardzo słabo wypadł Wiktor. Jest bardziej kupowaty, że tak to ujmę, niż był wcześniej. Dlatego, że właśnie ta R-ka została tak trochę zmieniona. Naprawdę nic nie zrobicie teraz tym Wiktorem, chyba że strasznie ogarniecie. Ale cóż, statystyki mu zwiększają. Tam wiadomo, zaokrąglają te liczby. Jego Q 10 więcej obrażeń, jest takie słabe i te W nie jest już głośniejsze, jeśli nie użyje na więcej niż jednego wroga. To jest ciekawe.
Ja się z tym buildem nie spotkałem. Miałem was czterech Wiktorów i średnio sobie radzili. Zagrałem sobie tym Wiktorem i kurczę, myślę, że tamta wersja Wiktora była lepsza. Ta R-ka naprawdę. Mimo, że przechodzi przez ściany, czuję się, nie wiem, bardziej słabiej naprawdę tym Wiktorem. Dobra. Warwick dostaje buffy. Nie lubię grać na niego. Ze względu na to jego W i 2% będzie zadawał więcej obrażeń. Maksymalnego oczywiście, to trochę zaboli tanków. I tu będzie miał na W dodatkową prędkość ataku, po prostu będzie miał tego więcej na niższych poziomach, aby po prostu go wzmocnić. Choć wiadomo, Warwick tak na niższych poziomach radzi sobie tak średnio. Dlatego chcę mu pomóc z prędkością ataku i myślę, że taki Marcin się może ucieszyć, aczkolwiek wątpię, że ten Warwick jakoś na wyższych rangach będzie grywalny, ale na niższych też będzie grywalny. Naprawienie błędu, czyli mnie to już nie interesuje. Jedynie to Kindred, jej IW, znaczy się będzie poprawnie atakował wrogów. To było zauważalne. I skiny. Pomocnik wiedźm Blitzcrank, jest to fajny skin. Czarująca Miss Fortune. Sobie tutaj tak to ustawię, dobra. Nie wiem po co skolejny skin do MF-ki, ale co się zgrywa, no to trzeba zrobić. Jest w sumie ładna. Prestiżowa, nie jest zła. Już to świeca, co jest lepsza. Hrabia Kasadin, zawsze myliłem go z Władem. Według mnie to jest najlepszy skin, jaki jest w tym roku na Halloween. Kasadinowi przydał się skin i tak samo przyda mu się właśnie odświeżenie, bo wygląda bez paskudni. Naprawdę. I rocznicowa Anka, czyli będziemy ją mieli dopiero bodajże w niedzielę, czyli na 11 dzień prezentu. I myślę, że skin jest bardzo fajny, zwłaszcza z tym cosplayem Mastera. I wtedy sobie coś nagram, zobaczymy z ekipą, czy coś damy radę nagrać. Myślę, że w weekend na drugi kanał, spokojnie. Trzeba lepiej to wszystko obmyśleć tak na spokojnie. Też widziałem na Skin Spotlight, gdzie fajne efekty ma, takie jak na urodziny. No i dobra, to chciałem się żegnać tak naprawdę, jeszcze są kolorki do Blitza. Najładniejszy jest, ten jest ładny bardzo, ten mi się podoba. Ten też taki dyniowy, wiadomo, taki na chodzie, ale ten zwykły jest lepszy. Tylko dwa są. A w sumie racja, bo MF-ka dostaje prestiżowego. Skin jest fajny, powiem tyle. Najładniejszy to bym wybrał tego. Zresztą tak średnio mi się podoba. No i dobra. Dziękuję za obejrzenie patcha. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę dla rozwinięcia się tego kanału. Kolejny opis patcha za 2 tygodnie. I zobaczymy, jakie tam będą zmiany, nerfy i tak dalej. Aczkolwiek jeśli to nie pomoże, możemy zobaczyć Wiktora, możemy zobaczyć Pajka, który powiedzmy będzie radził sobie gorzej i wzmocnił, powiedzmy, z 50 do 60% healania się na tej swojej pasywce. Chociaż tak powinno zostać. Garena też mogą potem zerwić, jeśli to nic nie pomoże. Shaco może to z supporta go wygna w końcu i pójdzie na dżunglę, chociaż wtedy czekają go nerfy na dżungli. Ze sztyleciku może go znerfią od tego klona, chociaż znerfili mu wtedy te przyczniki pod AP. Ale gdyby znerfili mu aktywację tych pułapek tak od razu, to myślę, że nerf idealny. Albo chociaż nie wiem, pół sekundy albo sekunda byłaby wręcz idealna. Dobra, to do zobaczenia w kolejnych materiałach i dam wam znać po prostu, co drugi kanał będzie robił i tak dalej.